Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hudson Maverick i dzisiaj ludziska słyszymy się na podsumowaniu chyba najgorszej gali w tym roku oczywiście od WWE Mowa tutaj od o, od what the fuck mowa tutaj o Night of Champions. Mhm. Mm mm -hmm. Czekaliście na tą galę? No ja też czekałem, przyznam wam szczerze. No i kurde, muszę wam powiedzieć, że e, oglądałem tą galę na live. Tyle, że ta gala leciała w tle, a ja sobie siedziałem i oglądałem filmy na YouTube, które zdecydowanie były ciekawsze od tego, co się działo na gali. Niestety, yy, no, musiałem tą galę i tak obejrzeć. Dnia następnego. to się obejrzałem na dwie, na dwa tak naprawdę posiedzenia. Jedną połowę w poniedziałek, drugą połowę we wtorek. Oczywiście przyszło Row. Musiałem obejrzeć Rowu, więc Row obejrzałem też na dwa posiedzenia. Chociaż nie, na jedno. 3 godzinne row obejrzałem w pół godziny. Mhm. W środę to obejrzałem. dzisiaj jest piątek. Dzisiaj mam czas, więc dzisiaj to nagrywam. I w ogóle podoba mi się jedno zdanie, które kiedyś powiedział Vince Russo. że jeżeli WWE i Vince McMahon chcą robić 3 godzinne row, to okej, okay, nie ma sprawy, ale ja tego oglądać nie będę. I dokładnie mam takie samo nastawienie. Mi się nie chce oglądać 3 godzinnego row, ja nie mam czasu na oglądanie 3 godzinnego row. No, szczególnie, że na, na tym row wydarzyły się, zaraz Wam powiem, ile było takich ciekawych momentów wartych jakiego, jakiegoś odnotowania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mniej więcej ciekawych momentów. czyli znaczy, no, pięć w zasadzie, no jeden fajny moment, drugi fajny moment. No, praktycznie trzy. Trzy fajne momenty, ale powiem o pięciu. Ok, jeszcze taka mała informacja. Podczas tego podsumowania, gdy dojdziemy do walki, yy, najprawdopodobniej do podsumowania main eventu, to albo wiecie co, może już rzucę takim pomysłem. Bo aktualnie, jak wiemy, WWE ma problem z Nowymi Gwiazdami i ma problem z Romanem Reincem, który. Był ostatnio operowany na przepuklinę, dlatego też nie mógł zawalczyć na Night of Champions. Ale do tego oczywiście wszystkiego zaraz przejdziemy. Ja wpadłem na pomysł, że trzeba znaleźć kogoś nowego, trzeba znaleźć kogoś innego. I mam tutaj dwa, mm, dwa takie, no dwie listy można powiedzieć, z jednym zawodnikiem. No, i jedna lista jest od momentu Wrestlemania tamtej, a druga lista jest mniej więcej, co by WWE musiało zrobić teraz, żeby ten człowiek mógł być wiarygodnym przeciwnikiem dla Broka. A znaczy, no, czy wiarygodnym? No, żeby to był przeciwnik taki, że naprawdę w niego uwierzymy. No, czyli wiarygodny. Powtórzyłem się niepotrzebnie. Mowa tutaj oczywiście o Antonio Cesaro. Albo o Cesaro, albo o Claudio Castagnoli, im zależy skąd go znacie. Pierwsza rzecz, w ogóle napisałem to te dwa. Te dwie listy w ciągu 10 minut, więc to jest chyba takie trudne. No ale okej. Okay. Pierwsza rzecz jest taka. Od Wrestlemania. Po Wrestlemania wiadomo, jest on tym człowiekiem, który wyrzucił Big Show'a, wygrał tą, ten puchar Andre the Gianta. Jest on Paul Heyman -Guyem. Na Money in the Bank wygrywa mistrzostwa WWE. Potem na Battleground pokonuje Cena, Ortona i Reigns'a, żeby oczywiście się umocnić. Przed Summerslam Paul Heyman chce, aby Cesaro zawalczył z brokiem. Wiecie, że jak pokona po prostu Lesnara, to stanie się czołową gwiazdą w WWE, bo ogólnie Heyman uważa, a czyli Heyman w niego wierzy i mówi mu, że jest po prostu tym nowym, topowym, niepokonanym zawodnikiem. Po pokonaniu Undertakera, bo tutaj też trzeba mniej więcej stronę Broka pokazać, po, po pokonaniu Undertakera Lesnar totalnie zlewa Heymana mówiąc, że ten, że to on, że to Brock pokonał Taker'a i Heymanowi nie należą się żadne laury za to, co Brock zrobił własnymi pięściami. Dlatego też Paul musi sobie znaleźć kogoś innego. Na Summerslam sędzia zostaje znokautowany. Je, oczywiście na Summerslam mamy walkę pomiędzy Brockiem Lesnarem a Antonio Cesaro, walkę o mistrzostwa WWE. Sędzia zostaje znokautowany, po czym Paul Heyman staje za, z krzesłem za Brockiem Lesnarem. Wszyscy myślą, że teraz zwalnie temu Brokowi i ostatecznie przejdzie na stronę, znaczy no, ostatecznie wybierze tego Cezaro, ale okazuje się, że Paul Heyman podaje krzesło Brokowi. Brok uderza Cezaro, raz, dwa, trzy, Lesnar jest nowym mistrzem. Yy, teraz dalej. Okazałoby się oczywiście, że to wszystko było ukartowane i że Paul Heyman wykorzystał w 100% Antonio Cezaro, ponadto w Champions albo Helinesel. Cezaro sobie robi lekką przerwę, ponieważ zostałby po prostu na jakimś z tych preview totalnie zniszczony przez Broka. Niczym jaśka, nie? Mniej więcej też by był taki, może nie aż tak bardzo, aż tak mocny skłosz, ale jednak byłby to jakiś skłosz. Cezaro wraca na Royal Rumble jako face i wygrywa Royal Rumble. Ma na celu udowodnienie, że jest on lepszy od Broka oraz chce utrzeć nosa Paulowi. Wiecie, no nikt nie będzie ruchał, że tak brzydko powiem, w dupę Cezaro. No, i na menu po prawdziwej batalii Cezaro pokonuje Broka i wygrywa pas WWE. Jest on facem, jest on według mnie wiarygodnym, yy, wiarygodną postacią. Jak wiemy, Cezaro jest cholernie silny, Cezaro jest cholernie utalentowany, więc wydaje mi się, że no taki scenariusz byłby dobry. Ale jak wiemy, już nie ma Money in the Bank, już nie ma Battle Grant, Brock Lesnar jest mistrzem. Co by teraz musiało WWE zrobić? Na początku Cezaro musi przejść face turn. Najprostszym sposobem jest, żeby po prostu po każdej walce, nawet przegranej, yy, okazywał szacunek swojemu rywalowi. Wiecie, że podnosi, podaje mu rękę, podnosi jego rękę do góry i mówi, e, jest, jest dobrze, no, ja spieprzyłem. Nawet z tym, z tym szejmusem, jak teraz przegrywa. Żeby jednak tam po walce poszło i powiedział, no dobra, nie udało mi się po prostu. Oczywiście po jakimś czasie zaczyna on wygrywać coraz to większą ilość starć i oczywiście z coraz to lepszymi zawodnikami, to jest logiczne. Pomiędzy Heli Cell a Royal Rumble zostaje on zaatakowany przez Lesnara. Może być z jakimś tam powodem, może być bez powodu. Po prostu jest atak na Cezaro. Potem mamy Royal Rumble. Oczywiście Cezaro, to Royal Rumble wygrywa. W taki sposób, jaki wygrał Battle Royale na Wrestlemania. Czyli na przykład, że wyrzuca Big Showa przez górną minę. To by takie było spoko. No i oczywiście na wrestlemanii chce on się zemścić z Brokiem na Broku oraz jego celem jest pokazanie, że jest on królem wrestlingu, wiadomo. King, King of Swing, King of Wrestling, i tp, i No i oczywiście po epickiej batalii dzikości z siłą Cezaro wygrywa i staje się nowym mistrzem WWE. To jest gorszy scenariusz, no ale tak jak mówię, no, najważniejszy punkt. Face turn. Potem najważniejszy drugi punkt. Yy, musi zacząć wygrywać. Naprawdę, z coraz lepszymi zawodnikami, musi pokazywać tą swoją siłę, tą swoją tą swoją moc, wiecie, ten swój talent po prostu musi, musi pokazać wreszcie. I wydaje mi się, że gdyby on wtedy wygrał Royal Rumble, to byłby on dosyć wiarygodnym przeciwnikiem. Bo w Cezaro jestem w stanie uwierzyć właśnie z tego powodu, że on składa Big Show'a pod Neutralizer, składa Great Kaliego, składa Marka Henry'ego. On jest silny, on jest wiarygodny. I według mnie, gdyby WWE pozostało, znaczy gdyby jednak wybrali ten pierwszy, pierwszy scenariusz i gdybyśmy byli te 3-4 miesiące temu 3-4 miesiące wcześniej, no to by było nieźle, to by było naprawdę fajnie, bo wydaje mi się, że jednak gdy ten Paul Heyman by tak wyruchał tego Cezaro i wszystko białoby tylko i wyłącznie to na celu, żeby Brock stał się znowu mistrzem WWE, poszliby takim skrótem, ale wydaje mi się, że to by było całkiem fajne Co wy myślicie o tych dwóch scenariuszach? To jest taka moja ciekawość. Czy macie w ogóle jakieś własne scenariusze? Czy może chcielibyście, żebym powiedział o jakimś zawodniku, nie wiem, kto według mnie powinien być mistrzem interkontynentalnym, czy coś w tym stylu po prostu, i żebym jakiś scenariusz tego typu wymyślił. Bo to jest w sobie całkiem przyjemne. I tak jak mówię, w ciągu 10 minut wymyśliłem te dwa scenariusze. I wydaje mi się, że ten drugi jest trochę gorszy, no ale i tak aktualnie. Sorry, jeżeli. Jeżeli Roman Reigns wróci na Royal Rumble i wygra Royal Rumble, ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Roman Reigns wygra na Wrestlemania. W Cezaro jestem w stanie uwierzyć, bo Cezaro już pokazał się. Cezaro już był mistrzem Stanów Zjednoczonych, Cezaro był dobrym mistrzem Stanów Zjednoczonych. I Cezaro wywalił Big Showa przez Górną linę na Wrestlemania, na Battle, Battle Royale Meczu. Więc w niego jestem w stanie uwierzyć, no, a tak jak mówię, Romek, sorry jeszcze jak jesteś teraz kontuzjowany no to ja nie widzę nie widzę sensu ale najprawdopodobniej to jest wiecie WWE to jest więc McMahon który który lepiej by było gdyby już sobie darował ten wrestling wiecie bo on rzeczywiście jedna osoba napisała że on jest geniuszem który zrewolucjonizował ten wrestling ale jest też on po prostu osobą która niszczy ten wrestling bo jeżeli zobaczę Roka z brokiem opas WWE na wrestlingu to się chyba popłacze jeżeli zobaczę Romana z Brokiem, to ok, tylko że ja wam powiem jedno. Ja rozumiem ten hype na Romana Reignsa, tyle że ja czuję, że on będzie drugim Johnem Sinom. Jest on kuzynem Roka, Od Roka nie będzie lepszy, nawet nie będzie równy Rokowi, bo Rok jest genialny na mikrofonie i jak Rok powraca, to każdy się cieszy. Jak John Cena powraca, to się nikt nie cieszy. Jak Roman Reigns powróci, powiedzmy za pięć lat, to, to, to też każdy będzie to zlewał, bo to nie jest gwiazda na przykład pokroju Dina Brosa, który potrafi coś powiedzieć, albo gwiazda pokroju, nawet tego Cezaro, który co prawda nie potrafi za, za dobrze mówić na mikrofonie, ale ma cholernie dużą siłę i naprawdę wiele razy może nas zaskoczyć. Mm, więc no taki mam problem z Reńcem. Tak jak mówię, ja rozumiem ten, na, ten hype na niego, ale no proszę was, on już ma te swoje pięć ruchów śmierci i jak to tak będzie wyglądało, to sorry to czekam na Devita, na Kentę, na Stina, samego Zejna, Adriana, Neville'a, Solomona, Kroła, Kalisto, yy, na tych wszystkich zawodników z NXT. Na nich czekam, bo oni, oni jak wejdą do głównego rosteru, to ludziska nie do dojebania będą po prostu. Tak samo jak Page. Aktualnie Page jest chyba najlepszą divą w Doblio. Dobra, ale musimy przejść teraz do podsumowania Night of Champions i Rowpo Night of Champions. I tak jak mówię, piszcie mi, co sądzicie o tych Szczenariuszach. Chcecie więcej takich fikuśnych wstawek, to na ludzie mogę to zrobić. Jak mam czas i mam chęć i mam pomysł, to mogę, mogę to naciechać tutaj. Dobra, pierwsza walka. Hmm. O, poczekajcie, a to nie tutaj, oh, what the fuck. A dobra, pierwsza walka, walka o mistrzostwo tak Usosi kontra Goldust i Stardust. Zwycięzcami nowymi mistrzami tak, tym są Goldust i Stardust. Całkiem spoko walka, z której raczej niczego nie zapamiętam. Może tylko i wyłącznie słabe zakończenie. Jak mam być szczery, to. Ech, ja już nie pamiętam tego zakończenia. No, nie pamiętam zakończenia. Powiecie, ja tu wszystko czytam teraz z notatek, a ja zakończenia tej walki nie pamiętam. Co to kurde było za zakończenie? Cholera. Słabe zakończenie było w każdym moczie. Tak sobie napisałem, więc taki jest po prostu. Nie oskarżajcie mnie o to. Nie wiem. Wiecie, co, co to za walka miała niby być. Ogólnie też z Reynu, u Sosów niczego raczej nie zapamiętam. Według mnie to jest. Cienki tak team, jeżeli mam wybrać taktym braci, który mi się bardziej podoba, no to bracia Hardy, i Young Bucks, i nie wiem, kto tam jeszcze Dudley's Boys, czy tam Dudley Boys, jak oni się tam, Team 3D, w każdym bądź układzie z TNA. muszę przestać się klepać po łapie. Yy, więc nosorki, ale ja usosów w ogóle nie, nie, trawię i według mnie, skoro nie dostali przez tak długi okres czasu pasów taktym, nawet jak byli, jak, jak byli hilami to teraz raczej też tych pasów dostać nie powinni. No niestety dostali je, nudzili nam w tej dywizji taktim. Teraz mamy braci goldastów, Stardustów, też w sumie zwisa mi to. Nie ma dobrego Taktimów w WWE, nadal przy tym stoję. I tak naprawdę hierarchia wygląda tak: jest pas WWE, jest pas interkontynentalny, bardzo nisko jest pas Stanów Zjednoczonych, a jeszcze niżej są pasy taktim. I gdzieś tam pomiędzy tym, tym wszystkim, pomiędzy pasem WWE i pasem interkontynentalnym jest gdzieś tam pas Div, bo w sumie. U DIV, u Div się więcej dzieje. A poza tym Page i AJ ja mogę oglądać cały dzień. Przez trzy godziny nawet. To bym, to bym obejrzał. Jakiś taki dłuższy segment, wiecie, jak Echelita. Czekam na to nadal. <laughs> Pewnie już się nie doczekam niestety. No i w każdym bądź układzie, jaki nowy tag team, no mógłby w ogóle walczyć o te pasy, bo. Storki, ale ja, UsoSi kontra Bracia Złoci na Hellin Sell, zwisa mi to, totalnie mi to zwisa. Nie wiem, Ascension może, um, Lucha Dragons, tylko że oni są mistrzami NXT yy, taktimowymi, więc nie wiem, ciężko jest, ciężko wybrać aktualnie jakiś dobry taktim. Wydaje mi się, że WWE powinno zdecydowanie zabrać się za tworzenie nowych taktimów, bo mają takie możliwości. Nawet ostatnio z tego co czytałem to Williams, czy jak oni się tam nie nazywają, ten Simon Gatch i, i ten śpiewający taki fikuśny, jak on się nazywał, Puh, nie pamiętam. W każdym bądź układzie oni pisali, że chcieliby zmierzyć się z mistrzami taktim. Więc wydaje mi się, że WWE powinno ściągać powoli taktymy z NXT i powinno właśnie zacząć tworzyć nowe taktymy, bo ta dywizja aktualnie sie gigantycznego kutasa. Jeżeli mogę być taki aż dobitny i brutalny. Dobrze, koniec tej walki w Hookers nowi mistrzowie. Przechodzimy dalej do starcia o mistrzostwo stanów Zjednoczonych Cesaro King of Swing ho, ho, ho kontra Sheamus. Ech, mistrzem nadal jest Sheamus. Panowie musieli się troszeczkę rozkręcić. Na szczęście dostaliśmy parę efektownych akcji i ogólnie naprawdę ciekawą i wciągającą w sumie walkę. Szkoda tylko, że oczywiście mistrzem jest nadal Szejmus. No i niestety, ale mistrzostwo Stanów Zjednoczonych nadal jest tak naprawdę warte. Walka była cholernie dobra. Mogę przyznać, że panowie Cezaro i pan. Pan Cezaro i pan Sheamus mają chemię pomiędzy sobą. Dobrze im wychodzą te walki. I w sumie no, gdyby to już nie była ich trzecia czy czwarta walka, to bym powiedział, wow, chcę oglądać więcej, ale nie. Jeżeli teraz dojdzie do ich walki, to chcę, żeby przynajmniej ten Cezaro sięgnął po mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Nic więcej, do kurwy nędzy nie chcę. Dajcie ten pas Cezaro, róbcie coś z Cezaro, bo marnujecie jego potencjał. God damn it. A jak nie, to nie wiem, Fina Balerona zaproście. Balor to albo jest jakiś król, albo jest jakiś demon szkocki. Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś z Was wie, to piszcie mi. Aha, jak Steen zadebiutuje, to też coś wrzucę, żeby nie było. Też wrzucę parę takich filmów i może nawet piosenkę na napiszę. A czy już mam napisaną piosenkę, dosyć fajną. Tylko musiałbym coś na gitarze pobrzdonkać. Fajnie by to wyszło. Tylko że tym musi najpierw zadebutować i muszę wiedzieć, jak się będzie nazywał, ale może jakaś na piosenka wyjdzie. Taka sobie, wiecie, ale wczoraj o 5 rano nie miałem co robić, to sobie napisałem. <laughs> Boże, do życie. Yy... No i tak. No i tak. Yy... Co tutaj jeszcze mam. ciekawego. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Yy... Aha, że jedna akcja, broke Kick taki z zaskoczenia, powalił Cezaro, co trochę wydawało mi się głupie. No nawet jak to było właśnie z tego zaskoczenia, no to i tak wydaje mi się, że po broke Kicku i tak powinien Cezaro. Lepsza ta walka by była właśnie, gdyby Cezaro się podniósł. Gdyby odkopał, byśmy mieli jeszcze jakąś walkę, poszedłby Naturalizer, czy jak tam się nie nazywa, albo yy, yy, Cezaro Swing, którego ostatnio w ogóle nie używa, z tego co zauważyłem, co dziwi mnie to, bo naprawdę. Genialna akcja, nie używa go. Nie dają mu pewnie używać. W każdym razie, no, gdyby tak jeszcze się troszkę poprawlowali ze sobą i dopiero później byłby drugi brołkik, to bym mógł w to uwierzyć. A tak, to jeden brołkik z dupy i raz, dwa, trzy, koniec walki. Chujowo trochę. Yy, potem mieliśmy walkę o mistrzostwo... O mistrzostwo interkontynentalne? What the fuck? Co ja nie... No, oh, fuck. Nie mam, nie mam fotki, kochani. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, shit. Dobra, nieważne, dobra. No cóż. Walka o mistrzostwo interkontynentalne. Dolph Ziggler kontra Demis. Zwycięzcą i nowym mistrzem interkontynentalnym został Demis. Walka zdecydowanie gorsza i nudniejsza od tej z SummerSlam. No i przyznam Wam szczerze, że nie lubię tego typu nabijania rekordów. Szczególnie nie w taki sposób i nie dla kogoś takiego jak Demis. Banul, bo nie ma go jak widzicie tutaj. Napisał, że zrobili z za chuja, bo on wygrywa i przegrywa od razu. No, należy mu się. Aha, i w ogóle Banul też opisał mi, że walka bardzo średnia. No. Znaczy, Gala bardzo średnia, więc tak informacja od Banula, żebym nie zapomniał. W każdym bądź układzie, no, jedyna taka ciekawa rzecz warta zanotowania to to, że Miss i Misdał w tych czarnych płaszczach wyglądali, jakby spierdolili z planu filmowego nowego Matrixa. I tyle wartego, warte, tyle wartego za, zanotowania, Jesus Christ, już się mylę. Dziwny, dziwi mnie to, że nie wrzuciłem żadnego zdjęcia z tej walki. No ale mój błąd, musicie mi jakoś wybaczyć. W każdym bądź układzie, no kto chce oglądać Miz'a, tak? Kto chce Miz'a oglądać na tym pięknym ekranie, na tym pięknym kanale też? Ja nie. W każdym bądź układzie jedziemy, jedziemy chyba dalej. Aha, no wiadomo, na row, wiecie chyba co się stało na row, nie? Dolph Ziggler znowu jest mistrzem interkontynentalnym, ale jak będziemy omawiać roł, to przejdę i do tego. Potem mieliśmy segment z Sefem Rollinsem, który wyszedł i. No można powiedzieć, że pokonał Romana Reinza, bo ten nie mógł się pojawić w czasie 10 sekund. Ogólnie co mi się podobało, to. To słowa Sefa Rollinsa, gdy powiedział, że jednego dnia jesteś na szczycie na szczycie świata, a drugiego dnia jesteś Romanem Reincem. To mnie po prostu zniszczyło. I to jest prawda. <grych> Jednego dnia jesteś na szczycie, a drugiego dnia lądujesz gdzieś w dupie z przepukliną i jesteś Romkiem. No wiecie, kontuzja to nie jest nic przyjemnego, szczególnie przepuklina nie jest niczym przyjemnym. Mój starszy zresztą to ma, czy tam mój ojciec to ma. Pracuje w pogotowiu ratunkowym, tak? Czy jak tam się fikuśnie nazywa? No, i też odnoszenia tych wszystkich noszy ma przepuklinę, ale dalej żyje, nic mu nie wycieka z brzucha, więc chyba dobrze. Na Romek widzicie, troszkę go brzuch pobolał, ała, ała, no i już nie walczył. Ale rozumiem, kontuzja kontuzją, <głos》> wróci dopiero na Rumble, no i jeżeli wygra, to jeżeli wygra pas WWE, to sia -la, 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 sia la la la, he he he, goodbye WWE, bo ja już tego nie będę po prostu oglądał. Nie mam chęci nerwów do tego gówna. W każdym bądź układzie Seth powiedział, że wyzywam, jestem panem Money in the Bank, wyzywam kogoś do walki. No Czekamy, czekamy. Nagle pojawia się żółta taksówka, z której drodzy panie i drodzy, drodzy panie i drodzy panowie nie, jeden chuj wyskakuje powracający Dean Ambrose. No i proszę państwa yy, Proszę państwa. Doszło oczywiście pomiędzy nimi do brawlu. No i to bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Na to właśnie liczyłem. Liczyłem na powrót Dina Embrusa. Czekałem na powrót Dina Embrusa i wreszcie, że tak powiem, się doczekałem. Na pomoc oczywiście przyszli ochroniarze, można powiedzieć The Shield nowe, którzy z trudnościami rozdzielili ich, ogólnie spieli jakąś tam. Jakimś tam fik nie wiem co to była jakaś linka czy coś spieli po prostu tym ręce Ambrosa i go wynieśli gdzieś tam na zaplecze gdzieś tu gdzieś tam gdzieś ten gdzieś tym W każdym bądź układzie Dinem rozwrócił panie i panowie i będzie tylko lepiej Będzie tylko lepiej, bo można powiedzieć, że najciekawszy storyline tego roku dalej będzie kontynuowany. Najciekawsi Ludzie, wrestlerzy w tym roku dalej będą ze sobą walczyć. No i co najważniejsze, Nadine no znowu będzie będzie nam mówił na mikrofonie. Będzie znowu nas raczył swoimi umiejętnościami na majku, co mnie niesamowicie cieszy. Dobrze. No już wiecie, szkoda, że nie mieliśmy walki żadnej. Bo naprawdę czekałem na starcie Stefan Rolinsa z Romanem Reńcem. To według mnie byłaby najlepsza walka na Night of Champions, a dostaliśmy zwykły segment który i tak był chyba najlepszym momentem na Gali of Champions, To nie jest dobre. Nie jest w ogóle to dobre i nie jest fajne, i nie cieszy mnie to. Dobrze. Jedziemy dalej. Mark Henry Rusev, Po Pochymnie Stanów Zjednoczonych i po widoku płaczącego Marka Henry'ego, miałem już ochotę to wyłączyć. Niestety obejrzałem to. Mówię niestety, bo samo starcie było tragiczne i usypiające. No, zresztą tego się spodziewałem, no i spodziewałem się też tego, że Rusev wygra, tak? Lana oczywiście bardzo pięknie w takich obcisłych ciuszkach wyglądała. Mm. Jest bardzo ruchej, tylko tyle powiem. E, no i tak, no i Rusev, tak, Mark Henry, płacze, bla, 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 pieprzenie. W ogóle czemu nie było hymnu hymn Rashi, skoro był hymn Stanów Zjednoczonych? Po chuj to w ogóle było? Czy Mark Henry jest jakimś proamerykańskim zawodnikiem? Wydaje mi się, że nie, więc nie rozumiem takiego zabiegu. No ale cóż. Lepiej było zrobić hymn niż dać tam jeszcze dodatkowe 5 minut w, do walki Cezaro i Sheymusa. No ale wiadomo. Dobra. Nie będę się już tym denerwował. Kolejne starcie. Y2J Chris Jericho kontra Randy Orton. Ostatnia walka Y2J na tym w tym ranie jego można powiedzieć. Bo teraz znowu się w trasę z Fozy. Mm, no i muszę wam przyznać, że to była bardzo, bardzo dobra walka i bardzo ciekawa walka. Zresztą tego się w sumie spodziewałem. Podobały mi się kontry oraz codebreaker z zaskoczenia. No i on na lecącym y 2 byłoby zdecydowanie lepsze, gdyby nie czas potrzebny na jego wykonanie. Orton po prostu mógł się podnieść zdecydowanie szybciej, bo to by wyglądało głupio, że Chris Jericho stoi na tym narożniku i krzyczy: Come on, come on, wstawaj, Randy! Come on, wstawaj! A on tak, Randy tak klęczy, tak wstaje, jeszcze tak patrzy na publiczność, dopiero się odwraca. Chris Jericho skacze. Arkeją znikąd można by powiedzieć. Spodziewałem się tego Arkeona, ok. No i koniec, koniec walki. Minus, wielki minus za brak jakiejkolwiek podbudowy storyline'u. No, na szczęście, solidne starcie. No, można powiedzieć, że to za te solidne starcie jestem w stanie jej wybaczyć. Bo naprawdę walka bardzo, bardzo, bardzo dobra. Bardzo mi się podobała. Zresztą wam pewnie też, no wiadomo, to jest Chris Jericho i, Roman, i Randy Orton. Podobno plany były takie, żeby Chris Jericho zawalczył z Sethem Rollinsem, no ale... Tylko też, widzicie, może nawet na wszystko, może to nawet wyszło na dobre, że Roman Reigns miał walczyć z Sethem, a Randy z Chrisem, bo przynajmniej walkę... Znaczy, no tak by, byśmy mieli przynajmniej Seth'a Rollinsa i Chrisa Jericho, więc w sumie nie narzekałbym. Ale Randy by, z Randy by musieli coś zrobić, a aktualnie chyba oni nie mają w ogóle pomysłu na Ortona. Więc przynajmniej tutaj dostał walkę i poskładał y 2 j ale naprawdę zajebista walka. Co mieliśmy... Co mieliśmy potem... Aha, jeszcze tutaj taka króciutka... No właśnie, co teraz z Ortonem? To jest bardzo dobre pytanie. Czy, czy walka o pas? WWE czy, czy co? Bo trzymają go przy tym Authority, a tak naprawdę on jest Mało znaczącą postacią, i też powiem wam tak szczerze, chciałbym zobaczyć jeszcze jeden, ostatni mistrzowski Run y 2 bo naprawdę, tym swoim nastawieniem i tym, że sam chce po prostu jobować tym nowym gwiazdom, nowym dobrym gwiazdom, zasłużył na to, bo po prostu jest on cholernie dobry, ma cholernie dobre nastawienie, chce pomagać innym, chce. Podbudowywać innych, nawet takiego fandango, bo wiemy, że pamiętamy, że z fandango przegrał na wrestlemanie, więc mogliby mu dać przynajmniej ten jeden, nawet krótki, nawet, nie wiem, miesięczny run z mistrzostwem WWE, nawet z mistrzostwem interkontynentalnym. Co by to było, kurde, ludzie, gdyby Chris Jericho wygrał pas Stanów Zjednoczonych albo pas interkontynentalny? Ten pas by znaczył o wiele więcej i osoba, która by poskładała wtedy tego mistrza interkontynentalnego, czyli Chrisa Jericho, na przykład mistrza interkontynentalnego, też by jakoś. Można powiedzieć, wskoczyła na podium. A teraz, jak wiemy, no, te pasy mitkardowe też cholernie mało znaczą, Co jest bardzo, bardzo przykre. Dobra, przechodzimy do walki o mistrzostwo. Div Page kontra Nikki Bella, kontra AJ Lee. Mm, genialne promo przed walką od Page. Cholernie mi się to bardzo podobało. Chcę więcej tego typu prom. Chcę więcej tego typu prom od Page, oczywiście, bo mm. Geniusz. Ja to oglądałem chyba trzy razy i tak mi się za każdym razem to podobało. Yy, co mamy dalej? Co mamy dalej? No, ona. No, można w sumie powiedzieć też, że Page i AJ są aktualnie najlepszymi diwami tej, nie wiem, generacji czy tej ery. Są najciekawsze, są najlepsze w ringu i przyjemnie się je oglądać. To jest chyba najważniejsze. No i mogę też wreszcie powiedzieć, że, powiedzieć szczerze. Że starcie Dif cholernie mi się podobało i dawno nie widziałem tak ciekawej, kobiecej walki. I ten właśnie Tower of Doom w wykonaniu trzech zawodniczych wyglądał po prostu przepięknie. Oczywiście Nikki Bella nadal była tragiczna, ale tutaj dało się to jakoś przeżyć. Więc przynajmniej jakoś tam, wiecie, mocarnie mi zamulała. Zwyciężczynią i nową mistrzynią Div została AJ Lee. No i tutaj znowu mam ten problem, bo. Ja straszliwie nie lubię takiego nabijania sobie rekordów. Jak wiemy, AJ już jest trzykrotną mistrzynią div, Paige już jest dwukrotną mistrzynią div, a pewne jest to, że Paige i tak wygra ten pas jeszcze raz. Ja mam nadzieję, że jak wygra teraz ten pas, to naprawdę jako ta anty-DIVa, która będzie chciała niszczyć wszystkie swoje oponentki. No bo jeżeli chcą to zostawić AJ, no to spoko, ale. O, przepraszam, nie chciałem. Katar mam, więc mam tutaj mały taki problem. No ale tak jak mówię. Jeżeli chcę to zostawić przy AJ, to spoko, ale wydaje mi się, że Page zdecydowanie powinna wygrać jeszcze raz ten pas i powinna trzymać ten pas długo, długo, długo. Zresztą wiecie, jakie jest moje nastawienie do Page, więc nie będę tutaj przedłużał, tak? Page to jest po prostu moja miłość. Jedyna na świecie, tylko ją kocham. <grym> Jezus Mario. Nie, ale Page jest naprawdę zar zarąbista. No powiedzcie szczerze, no cholera. Dobrze. Przechodzimy teraz do walki o mistrzostwo WWE. John Cena kontra Brock Lesnar. Zwycięzcą po dyskwalifikacji został John Cena. Samo starcie było zdecydowanie ciekawsze i bardziej wyrównane niż na Summerslam. Tutaj każdy miał coś do powiedzenia. Cena przyszedł po zemstę i prawie mu się to udało. Cztery Attitude Adjustment i długie STF to jednak jest dużo. Mm, ogólnie też aktualnie, German sup ogólnie też aktualnie, Fez. Ogólnie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że German supleksy znaczą o wiele więcej niż kiedyś. Od teraz jest to już znak rozpoznawczy Lesnara, i teraz każdy, jak będzie wykonywał German supleksa to będzie się mówić: O kurde, 16 Germanów na Sinie. Piękny moment, najlepszy moment w moim życiu. Niestety końcówka była straszliwie słaba, straszliwie zcała i straszliwie mi się nie podobała, dlatego też uważam, że ten Night of Champions było takie chujowe. Zabiło to po prostu to starcie i pokazało, że Vince nie podłoży po raz drugi swojego chłopaczka brokowi. No i jest to cholernie przykre. Ale w skrócie po czterech Attitude Adjustment pojawił się Seth Rollins i zaatakował Jaśka walizką. Wykonał Brokowi Kurbstomp. Kurbstomp, to się tak. Blackout w każdym bądź układzie. No i co straszliwie, ja Wam powiem, to był ten moment, kiedy zacząłem się naprawdę cieszyć, bo Seth wykonał tego Kurbstompa, tego Blackouta i mówi, że chce inkasować walizkę. Mówię o cholera. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Nie wierzę. Zaraz się pewnie Ambrose pojawi. Kurde, ale może też Stefrolis jednak zaraz będzie mistrzem WWE. Ja pierdolę, co się dzieje? cztery Attitude Adjustment na Broku. STF, jeszcze potem Blackout. No, nie ma szans, żeby ten Brock wstał. No ale oczywiście, gdy Sef chciał wskoczyć na ring, John Cena go chwycił za nogi, zaczęli się bić. Sefa wyrzucił. Gong nigdy nie został, w gong nigdy nikt nie uderzył. Więc Sefronis nadal ma walizkę, co jednak nie cieszy. Nie cieszy mnie właśnie ta końcówka, bo gdyby ten Sefronis wygrał pas tutaj, teraz. Mój mózg by po prostu eksplodował, to by było coś niesamowitego. A tak Cena się na niego rzucił jak. jak na młodego pelikana. No i niestety. Brock nadal mistrzem, Cena wygrał przez dyskwalifikację. A Sevrolis jest nadal mistrzem, nadal. Pff, panem money in the bank. Czy ja tu coś mam jeszcze? Aha, jeszcze po walce było F5 dla Syny. I ogólnie też. Przyznam szczerze, że podobały mi się straszliwie te walki Lesnar'a, bo jest on mocarnym mistrzem, ale teraz WWE będzie miał ogromny problem, żeby znaleźć kogoś wiarygodnego na jego przeciwnika. Kogoś, kto pokona go na WrestleMania, bo to jest... to będzie jednak jakiś wyczyn. Nie skrzywdziliby nie nie go, gdyby walka na WrestleMania była triple threat ale... Wiecie, ja bym zawsze dawał Triple Fred mecze, bo są walki po prostu ciekawsze, ale wątpię, że WWE drugi rok z rzędu da w main eventie Triple Fred mecz. To jest w ogóle niemożliwe. No i też, wiecie, ja bym wolał, żeby ten Brock Lesnar się częściej pojawiał, bo mamy tego mistrza, mamy naprawdę zajebistego mistrza, Anna na row, do którego zaraz przejdziemy, ani Brock, ani Paul, nikt się nie pojawił, co troszkę przykre, nie? Dobrze, dobrze, chodzimy teraz do row. Pierwszy segment z Dinem Ambrose'em, który jak zwykle jest genialny na mikrofonie. Cieszy mnie oczywiście to, że Dean Ambrose otwierał Monday Night Raw. Wyszedł Jasiek, pogadali sobie z Dinem. Podobało mi się też to, jak Dean powiedział Johnowi, żeby ten nie dawał mu powodu do nielubienia go, co strasznie mi się to podobało. Potem wyskoczyło Authority. Oczywiście zaczęli się zbrolować z Sinom i Ambrosem, którzy sobie szybko uciekli i pobiegli za Sefem Rollinsem. Sef Rollins ukradł jakiemuś biednemu człowiekowi auto i uciekł. I uciekł z areny. Co było całkiem przyjemnym widowiskiem. Potem mieliśmy walkę o Mistrzostwo Interkontynentalne, gdzie Dolph Ziggler wygrał ten pas ponownie. Znowu nabijanie rekordów, ale tym razem jako tako się cieszę, no bo jednak wiecie, Dolph Ziggler jest znowu mistrzem. To mi się podobało. Potem mieliśmy walkę Dina Embrosa z Kane'em, gdzie Ambrose został zaatakowany przez Rollinsa, co doprowadziło do. Co w sumie doprowadziło do tego, że Dean zaatakował Sefa i Kane'a na zapleczu. Natomiast to doprowadziło do tego, że Dina zamknęli w pokoju, na klucz, jak dzieciaczka. Potem mieliśmy. Mm, Nikki Belle i Bri Belle, i w ogóle. <tłukasz> Powód. Dla którego Nikki Bella nie wygrała Mistrzostwa na Night of Champions był tak głupi, tak spierdolony, że myślałem, że zaraz wezmę żyletkę i zacznę się ciąć po żyłach, bo cholera, to było takie głupie. O nie przegrałam, bo y, słuchałam twojego wywiadu, no i ty powiedziałaś, że chcę, żeby Nikki Bella nie wygrała, no i wtedy ja się popłakałam, John Cena musiał mnie pocieszyć ale nawet jemu się nie udało i no i przez to niestety przegrałam, bo ty we mnie nie wierzyłaś, ty moja kochana siostro. Jezus. Bogowie. Bogowie. Co tutaj się dzieje w tym WWE? Nieważne. Wiecie to jest ważniejsze? Ważniejszy jest nowy, seksowny strój page. Wreszcie powróciła do koloru czarnego. Ja uwielbiam kolor czarny. Ach, I mam nadzieję, że wróci do tej antydiwy, bo naprawdę na tym y, stołku komentatorskim tam już zachowywała się tak troszkę. Wiecie, że koniec już z podskakiwaniem, koniec przyjaźni pomiędzy nią a AJ, więc mam nadzieję, że wreszcie, kurde, dostaniemy tą antydiwę i bach, Będzie zajebiście. Już się nie mogę po prostu doczekać kolejnego rowu, kolejnego zajebistego trzygodzinnego rowu, którego nie obejrzę. Pięć <grym> tygodni ludzie do Heinnessel, ale wiecie, zawsze tak było, że. Pomiędzy Summerslam a Royal Rumble się nie działo nic. Nie było żadnej praktycznie takiej naprawdę ciekawej gali. Co jednak jest przykre, no bo tak naprawdę teraz każdy czeka na Royal Rumble. A jeszcze przed nami Hell in a Cell, gdzie pewnie będzie tylko jedna walka w klatce. TLC, gdzie pewnie będzie tylko jedna walka Table Ladders and Chairs. No i oczywiście, co tam jeszcze? I Survival Series. I dopiero potem będzie Royal Rumble. Gdzie wygra Roman Reigns, potem będzie Elimination Chamber, gdzie pewnie będzie. W ogóle, jakiej oni chcą teraz Elimination Chamber z, mecz zrobić? O pas, czy może o pretendentstwo? O bycie pretendentem lepiej brzmi, bo nie rozumiem. Głupie to jest dla mnie. A potem Wrestlemania, nie? Masakra. A ogólnie ten nasz draft z Banulem. Zapomniałem tutaj wam go pokazać, pokażę wam po prostu na typerze HelinySel. Może też nowa osoba do nas dołączy na typerze HelinySel. Ale to jeszcze muszę tam napisać, musimy się zgadać. Wiecie, to jeszcze 5 tygodni, więc spoko tam za 5 tygodni to już nie wiadomo, czy świat będzie istniał jeszcze. Ale spokojnie, no miejmy nadzieję, że jeżeli jeszcze ten świat będzie istniał, to przynajmniej gala będzie całkiem dobra. Co wątpię i nawet się nie nastawiajcie na to. No i oczywiście potem mieliśmy main event fikuśny, Sina kontra Orton. Jaśka zaatakowali Seth i Kane. No i Jaśkowi pomógł Din, który ukrył się w pudle przy ringu. Yy, bo, bo Seth chciał mu wykonać kurb stomp na, na te betonowe, czy tam na. No nie wiem, to były betonowe bloczki, czy jakieś tam zjebane bloczki z tektury. I jeden chuj. W każdym bądź układzie okazało się na. No oglądałem też później ten main event. Ten, tą galę, a czyli tą tygodniówkę main event. Gdzie był Miss TV z Mizem, z Downem i e, Dinem. I Din po prostu powiedział, że no, jeżeli go zamknęli w pokoju z dwoma drzwiami, no to jak miał nie uciec? <laughs> to jest logiczne. <laughs> Dean Amrose jest po prostu gdzie? Aktualnie? Oni, Paul Heyman, to jest, to jest numer jeden. To są, to są numery pierwsze na majku. Nie ma lepszych, nie ma lepszego. No w sumie nie ma lepszych, jak mówię, o dwóch. Są po prostu genialni. No i to tyle, ludziska, jeżeli chodzi o Night of Champions, jeżeli chodzi o Rope po Night of Champions, my już się prawie będziemy żegnać, no bo jeszcze moje top 3 walk na Night of Champions. Jezus Maria. Jezus Maria. Pozwólcie, że tutaj troszkę poprzewracam te kartki, żeby przypomnieć sobie, jakie tam były walki. Na miejscu trzecim, na miejscu trzecim, Cezaro kontra Szejmus. Mhm, powiedzmy, że Cezaro kontra Sheamus. Na miejscu drugim, na miejscu drugim, cholera, to głupio, że tak będzie teraz. Czekajcie, jest Sheamus. DIVY, divy e, ukośnik, walka o pas WWE. No bo. W, no bo w sumie. No ta walka o pas WWE nie była aż taka tragiczna, gdyby nie ta końcówka. No a końcówka jednak wiele znaczy. No kurwy nędzy. Chociaż dobra. Wiecie co, dobra. divy diwami. Zajebista walka, okej. Okay. Ale nie. Trzecie miejsce Cezaro kontra Sheamus. Drugie miejsce walka o mistrzostwo WWE. No i miejsce pierwsze Orton kontra Chris Jericho. No wydaje mi się, że to jest najbardziej uczciwe i najbardziej odpowiednie, no bo w zasadzie no podobała mi się ta walka Whitewooda, ale wiecie, to nie jest to coś takiego, że o cholera, rzeczywiście ta walka czymś specjalnym się odznaczyła w, tej, w tych kartach historii, w tej w encyklopedii WWE i że rzeczywiście ta walka była ważna no i to była gówniana walka, bo bez bez feudu, ale bez storyline'u ale jednak no, samo starcie było całkiem spoko Cezaro kontra Sheamus bardzo fajnie, tylko że to też taka końcówka z dupy Brock, kiki i koniec walki Na no, Brok Brock kontra Cena jednak walka ciekawsza niż, ta na, niż na, ta na SummerSlam no a poza tym końcówka no jednak spowodowała, że Serce troszkę mocniej mi biło, no i potem te serce też się zatrzymało, jak sephronis nie zainkasował tej walizki, no ale okej. Okay. W każdym bądźcie, kładzie to tyle. Piszcie, co tam sądzicie o tych moich dwóch scenariuszach odnośnie Cezaro i jego panowania, no, jego zdobycia mistrzostwa WWE. Ja już się z Wami będę żegnał i słyszymy się najprawdopodobniej w jakimś nadamowym filmie, no albo się słyszymy w typerze Heine Niczego Wam nie mogę obiecać. Czekam na galę od PWG, czekam na galę od Ring of Honor. Więc jak się coś pojawi, to na pewno postaram się to wam podsumować, wrzucić i nie wiem. Aha, jeszcze właśnie top tych najgorszych zawodników, nie wiem, może to jeszcze dzisiaj nagram, a może nie, nie. zobaczymy. Co będzie, to będzie. Co ma być, to będzie, niebo znajdę wszędzie. Bum bum, to wszystko. Ja już wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Yo.